Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w nowym starym domu. No, pogoda, jak widać, ostatnimi czasy nie dopisuje, przynajmniej u nas na Śląsku strasznie pada, z wynikiem czego nasza działka na dole dość mocno została zalana, ale no powiedzmy, że już mamy na to jakiś plan i pomysł, dlatego też stoję tutaj koło naszej super maszyny, koło Deta, i na Waszą prośbę puszczę Wam teraz parę urywków z jego pracy. Dzisiaj zapraszam Was do środka, no bo nie będziemy działać nic na dworze, więc zapraszam serdecznie do spędzenia pracowitego dnia z nami. Zapraszam. Jesteśmy z powrotem w Okrąglaku. Jak widzicie, Norbert zamontował już nasze parapety z aglomarmuru. Zdecydowaliśmy się na taki dosyć uniwersalny wzór. I tu też mieliśmy... Jezus Maria, mamy... Ale to jak na budowie. Fuck up tym razem z parapetami, bo daliśmy panom stary parapet na wzór z informacją, że muszą być po prostu głębsze, no bo przesuwamy okno do lica muru. No i panowie, i z informacją też taką, że tutaj ma być minimum 102 cm, wiecie, żeby to ładnie nam pochodziło tutaj i wszystko grało i buczało. Natomiast panom się coś pokręciło i no, jest w tym wymiarze parapet za mały. Jakby nie wzięli tego z szablonu, tylko ten kąt, który tutaj nam się troszeczkę rozszerzał, to oni pachnęli to na prosto. No, ale stwierdzili, że one są tak problematyczne, te parapety, że oni się drugi raz nie podejmą zrobienia i oni na tym w ogóle nie za dobrze wyszli na tych parapetach, chociaż, no umówmy się, wszystkie nieregularne kształty, a tym bardziej po łuku, tanie nie są. No, ale w końcu dobrze dogadaliśmy, bo
jak to się mówi, wilk syty, owca cała, dostaliśmy sporą zniżkę, no i Norbert musiał naprawdę bardzo dużo dociągać tych szpalet, żeby gdzieś to stracić. No i wydaje mi się, że nie rzuca się w oczy. Jakbym nie powiedziała, to chyba byście nie zauważyli, że coś jest nie tak. Takie mam przynajmniej wrażenie. A teraz Norbert klei takie listwy na okna do... Nic ci nie jest. Takie listwy na okna do zaciągania, tak? Do, w sumie do tynkowania. Norbert, powiedz, po co to jest? Czemu to kleisz? Po co to jest? To jest po to, żeby na łączeniu, już mówię, na łączeniu ściany i okna, żeby była taka ładna krawędź. To jest taki plastikowy kątownik, on jest taką gumką i po prostu po odrobieniu jest taka, może pokażę wam to tutaj na tej ścianie, bo mieliśmy też duży dylemat, bo tego nie używaliśmy wcześniej. Robiliśmy zawsze narożniki tutaj, a do okna po prostu jaliśmy na listwę, jak akrylowaliśmy. A prostszy sposób jest taki, że się przykleja taką listwę. Tutaj odkleja się ten pasek folii, przykleja się do ramy okiennej, potem tyng idzie tutaj do tej drugiej krawędzi. Do tej drugiej, o to? Ten pasek się odkleja, nakłada się na to folię i wtedy mamy dokładnie całe okno zaklejone czyściutkie i jak kończymy ściany, ściągamy na gotowo. Zaraz wam pokażemy na filmiku, może to będzie fajnie widać. Jesteśmy bliżej niż dalej do końca tego. Wypowiedz się, dziecko, co ty tu zrobiłeś? Dziecko, co, nie wiem. Co ty tu narobiłeś w ogóle? Więc tak, okrągły jak mamy na ukończeniu, w sensie osadzone są kątowniki, prawie wszystko zasiatkowane poza tą ścianą i dołem. Kątowniki niezrobione. Niezrobione. Ale jest tak, no jest, Norbert przyczepił tą listwę tak samo jak w pozostałych pomieszczeniach. Tak, jest listwa przygotowana. Żeby ten, nie wiem czy pamiętacie, żeby ten cokół był po prostu cofnięty. Są parametry osadzone, są listwy tutaj osadzone przy tym, teraz gdzie ostatnia warstwa. To jest wszystko obsiadkowane, bo różne materiały, więc idzie ostatnia warstwa neofana, to tu chyba już damy o to banda. Zasiadkujemy to, na dół trzeba dociągnąć, bo jest krzywo, jest bardzo krzywo, do tego roboty było dużo, ale już. No jeszcze sobie że jeszcze spokojnie dniówkę tu mam co robić z tymi materiałami. A wyjdź tutaj na zewnątrz, pokażemy co tata zrobił. To już mamy jedną ścianę tata zrobił i drugą już zaczął robić. Także tutaj też już ubywa nam. No i później zostaje. Bo to wszystko jest na knaufie, tak? A potem co jest po tym knaufie? Najpierw jest ten MP75, potem jest siatka, potem jest MP75, ewentualnie taki diament, on jest twardszy, a wykańczamy to, najlepiej jest wykańczać tym. Znaczy wykańczamy jeszcze o tę bandę, a na sam wierzch ostatnia taka warstwa, jak jest równiutka ściana, to wystarczy raz, jak jest mniej równa, to trzeba dwa razy gładzić. A co to jest ten roteband? To nie jest... No to jest knauf, tylko dwa razy droższy, bo on ma takie bardzo drobne ziarenka. Aha, czyli... Bo knauf to jest generalnie tynk, tak? Gipsowy. Tak, gipsowy. No są dwa mi, tak. No to jest tam wtedy. Gipsowy, tylko drobne ściarenka. Okej.
A te takie listwy to po co? Listwa jest po to, żeby... patrz właśnie. Żeby było równo. Patrzcie, tutaj listwa jest po to, no to wszyscy, co się tutaj zajmują, to wiedzą. Ale ja tam się nie zajmuję, więc ja nie wiem. Żeby tu tata miał równą ścianę mógł zrobić, to bierze sobie do listwy i ciągnie potem na kładzie knalfa i się ściągnie po listwach. No listwa, na listwach można o wiele szybciej wykosować. To są listwy. Jak masz tu na... I dokładnie. Dokładnie. Jak nie masz listew, to musisz bardziej kombinować. O tak, udaje, że równo. A, tak od oka. A od oka to, na oko to chłop umarł. No. A tutaj jeszcze to jest ciekawe, bo to jest ta taka elastyczna listwa, nie? Narożnikowa. No, to jest listwa, zaraz pokażemy, o co chodzi. Gdzie ona tu jest? Nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś to była. A tu nie zużyłeś już wszystkiego? Nie zużyłem kawałek, ale... Ale nie wiem, gdzie nie. Nie wiem, gdzieś jest, ale nie wiem gdzie. Basia zjadła. Nie wiem, na pewno gdzieś schowałem, co się nie zniszczyło. O, tu jest. Taka jest. Aha. O, Raja. Norbert, powiedz mi tak w ogóle to, co tutaj mam być w ogóle, bo ja jeszcze w ogrodniaku? No. Jak to mój fotel. Ale co, tylko fotel będzie stał? Na co, tu jeszcze się zmieści. No i parę książek. Ale te książki już teraz mam być wszędzie, no to jak będziesz czytał, jak będziesz mieć książki wszędzie? Jak będziesz książki wszędzie, to będę może coś czytał więcej. Nie, może wy macie jakiś bardziej użyteczny pomysł na to, co może być w tym okrągłaku. Jeżeli macie jakieś sugestie, to piszcie śmiało. No, bo ja nie mam pomysłu na to wnętrze. To już wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas z nami. No, na następny raz mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać nasze ogrodzenie, które mamy zamiar robić, jak będzie lepsza pogoda. Ponieważ no, musieliśmy zlikwidować to ogrodzenie, które mamy między główną częścią działki, a tą dolną przy rzece, bo ded musiał przyjechać, a tam było przejazdu tylko 2 metry, no i nie było szans, żeby się zmieścił, więc zostało to zniszczone i słupek wyrwany. I teraz po prostu codziennie mamy wizytę dzików. Najbardziej martwią mnie te dziki, bo kopią strasznie. No i musimy się z powrotem odgrodzić, więc przy odrobinie szczęścia i dobrej pogodzie mamy zamiar założyć bramę, więc wszystko wam pokażę. No i pokażę wam też nasze poddasze, gdzie zostałam zesłana, żeby spoinować, czego nie potrafię. No także będziemy uczyć się razem może. Dobra, nie przeciągając, jeszcze raz dziękuję serdecznie. I jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, żeby się do mnie odezwać. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybować nasz kanał. No i do zobaczenia. Pa!